naszą telewizją festiwalową spotkaliśmy komentatora jazzowego. Tomku, czy mógłbyś nam przybliżyć patrona festiwalu, Wielkopolskiego Festiwalu Jazzowego? Z wielką przyjemnością. Mówimy o Tadeuszu Erolu Kosińskim. Erol to zapewne od Erola Garnera. Wiem, Tadeusz był pianistą jazzowym i domyślam się, że tę ksywkę zyskał w ten sposób właśnie, że odnajdowano w jego muzyce takie wątki. Był pionierem jazzu w Polsce, a w szczególności we Wrocławiu. Grał jazz w wczesnych latach 50., kiedy to było naprawdę rzadkie i nie do końca bezpieczne. I wyraz z odwilżą w połowie lat 50., kiedy scena jazzowa zdobywała sobie miejsce przede wszystkim w dużych ośrodkach akademickich, to właśnie Tadeusz był wśród tych nielicznych muzyków, którzy uprawiali jazz profesjonalnie w Polsce. Był liderem sceny jazzowej we wczesnych latach 50., w połowie lat 50. Potem jakby zniknął i pojawił się właśnie tu w Jeleniej Górze, no ładnych kilkanaście lat temu. Spotkania z Tadeuszem to była dodatkowa atrakcja przyjazdu na festiwal i pobytu w Jeleniej Górze, bo miło było spotkać idola mojej młodości. Jelenia Góra zawsze będzie mi się kojarzyć z jego osobą, Tadeusza Erola Kosińskiego. Festiwal się rozkręca, 12. edycja, 13. przed nami, z nowym patronem. Jazz Krokus Festiwal w Jeleniej Górze, zawsze jesienią. Bądźcie z nami.